Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W dniu dzisiejszym odwiedzimy Zamek Pilcza w Smoleniu. Pod zamkiem znajduje się bezpłatny parking, na którym możemy zostawić nasze samochody, czy też motory. Możemy tutaj kupić kawę, herbatę, gorącą czekoladę, piwo, bigos, frytki, lody. Niektórzy przyjeżdżają tutaj na rowerach. Kasa biletowa znajduje się w okienku obok. Płatność gotówką. Zamek Pilcza w Smoleniu, 150 metrów od parkingu. Są tu różne szlaki. Wstęp płatny. Bilet normalny 12 zł, ulgowy 9. Trzeba karę to małej rodzinie. Nie wiem, można tutaj sobie usiąść, odpocząć, jeżeli ktoś ma taką ochotę. Bilet wstępu dla dwóch osób dorosłych 24 zł i pamiątka magnes w sumie 31. Taki magnes kupiliśmy i na samym początku pójdziemy zgodnie z tym oznaczeniem do zbrojowni. Ta zbrojownia, no nie bardzo tu jakiejkolwiek zbroje widzę poza miejscem, gdzie można kupić coś do picia, usiąść sobie i odpocząć, ale najwyraźniej chodzi o ten budynek, który otwarty nie jest. Przynajmniej o tym świadczy to oznaczenie. Ok, tak więc zbrojownia zaliczona i szczerze żadnej zbroi nie widziałem. No dobra, idziemy dalej. Idziemy teraz w stronę zamku, rezerwat przyrody Smoleń. Bardzo cichy, spokojny teren. Tutaj jesteśmy przy parkingu Kapolana. Idziemy dalej. Rezerwat przyrody Smoleń został utworzony 25 listopada 1959 roku na powierzchni 4,32 hektara. Zamek Pilcza wyjście, czyli tędy się wychodzi. A my idziemy zgodnie z kierunkiem zwiedzania w stronę zamku. Co chwilę spotykamy tablice informacyjne. Widok ruin zamkowych z lat 1844-46. Tu jest też strona internetowa www.pilica.pl, kategorie Zamek Pilcza. Można wejść, poczytać więcej. Idziemy dalej. Aha, jeszcze tu jest numer telefonu jakiś. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych zamek może być nieczynny, więc można zadzwonić na ten numer, aby upewnić się, czy zamek jest czynny, jeżeli planujemy go odwiedzić. Kolejna tablica informacyjna.
Góra Zamkowa z ruinami zamku, dzieje zamku i rodu Pileckich. Gdybyście chcieli przeczytać wszystkie informacje, to po prostu zróbcie sobie pauzę w filmie i zwiększcie jakość wyświetlanego obrazu na filmie. Ścieżka prowadząca do zamku to czarny szlak. Bardzo cicho, przyjemnie. Jak na razie tylko delikatnie zawiodła mnie zbrojownia, bo nic tam nie widziałem. Kolejna tablica. Dzieje zamku i rodu Granowskich, Pileckich. Idziemy dalej. Z boku można tu wjechać wózkiem, chociaż nie jest to najbardziej komfortowe, jeżeli ktoś przyjedzie tu z dziećmi w wózku, ale da się. Trzeba teraz tutaj sobie powchodzić do góry, na Górę Zamkową. Chyba doszliśmy do ruin zamku, wchodząc tutaj stąd. Idziemy tam. I po kilku minutach spaceru dochodzimy do wejścia. No to wchodzimy na teren zamku, w zasadzie ruin. Można zrobić tutaj sobie fajne zdjęcia. Tu z lewej strony kilka ruin. Zaraz wejdziemy wszędzie, a z prawej strony wejście schodami drewnianymi na wieżę. Ale zanim tam pójdziemy, zobaczmy wszystko, co tutaj jest. Tutaj mamy zejście w dół. Nie ma tabliczek informujących, jaką funkcję pełniło dane miejsce. Zejdźmy, zobaczymy. Nie jestem specjalistą od zamków, więc wybaczcie. Zwiedzam je jako turysta laik. Różne zamki, ruiny. Ale jeżeli będziecie mieli ochotę uzupełnić film o cenne informacje, to zapraszam do pozostawienia komentarza. Mam nadzieję, że film i jakość będzie Wam się podobać. Ok, z tego pomieszczenia, z tego miejsca wychodzimy. Teraz zobaczmy, co tutaj mamy. Nie wiem, co tu jest za otwór. A tu mamy dyby. Czyli można zrobić sobie zdjęcie pamiątkowe. Tutaj otworzyć. Można tutaj na przykład żonę zostawić. Albo męża oczywiście. Wejdźmy teraz tutaj. Nagrywam w szerokim kącie, abyśmy mogli lepiej widzieć otoczenie. Stanowczo te ruiny nie są dla zwiedzania dla rodzin z dzieckiem w wózku, ponieważ nie ma tu możliwości, aby wjechać wózkiem. Ale wózek zawsze można zostawić i na rękach z dzieckiem odwiedzić ruiny, zrobić ciekawe zdjęcia.
wszystko i wracamy. Teraz wejdźmy, co tutaj jest. Przydałoby się takie małe tablice informujące, co w danej przestrzeni wcześniej prawdopodobnie lub też na pewno było. To mogłoby wzbudzić większe zainteresowanie. Tutaj mamy widok z miejsca, którędy schodeczkami wchodziliśmy do zamku. Co tutaj jest? Głęboko, głęboko. Powiększmy trochę. Może coś zobaczymy tam. Raczej nie. Ale jest bardzo głęboko. Trzeba tu uważać. Tu mamy drugie, że tak powiem, okienko. Okej, przejdźmy tędy dalej. Może stąd będzie lepiej widać. Powiększmy. O tak. Co tam w tym dole jest? Myślę, że jest 20 metrów, w dół będzie jak nic. Powiększmy jeszcze. O. Może tutaj zrzucali kogoś kiedyś. Nie wiem, nie mam pojęcia. Brakuje właśnie jakiejś takiej informacji dla takich laików jak ja, żeby po prostu się zorientować, co to jest. Ok, teraz pójdziemy w prawo po tych drewnianych schodach do góry. Jeszcze zanim po schodach pójdziemy, tutaj przy wejściu jeszcze jakieś pomieszczenie. Okej. Dobrze, chodźmy do góry. Tutaj mamy jakąś armatkę. Propatria. Chodźmy na schody. Ok, wchodzimy do góry. Schody są dosyć strome. Ale drewniana konstrukcja wydaje się być stabilna. Fajne widoki. Ale idziemy wyżej. Wygodne buty sportowe zalecane. Stąd już taki naprawdę piękny widok na ruiny. A przed nami jeszcze wyżej.
Okej, idziemy. Tam są też jakieś ruiny jeszcze. No dobra, idziemy. Co my tutaj mamy? Idzie za mną już. Zaraz wejdziemy do góry. Na razie popatrzmy na widoki z tych okiennic, czy okien. Tutaj jest wyjście z zamku prawdopodobnie, którym na końcu będziemy wychodzić. A póki co jeszcze zerknijmy tutaj. Co tutaj mamy za widok? Fajne zdjęcia można sobie tutaj zrobić. Okej, idziemy na wieżę. Tędy weszliśmy. Okej, idziemy. Wejście po szkle, takich metalowych schodach. Tak to wygląda. Bezpiecznie. Nie ma gdzie spaść i są poręcze. Więc idziemy. Czasami dostaję pytania, dlaczego nagrywam tak szczegółowo wejścia, zejścia, wszystkie miejsca. Ano dlatego, że nigdy nie wiadomo, z jakiej części filmu ktoś wyciągnie interesującą informację. Bo mój punkt widzenia jest dla mnie ok, ale być może jakiś historyk, pasjonat budowli, wyciągnie dodatkowe informacje, czy też rodzice będą mogli przygotować się do wycieczki tutaj, jak ubrać się. Piękne widoki, jeszcze nie weszliśmy na szczyt, ale jak widzicie, widoki super. Trochę wieje tu wiatr. Idziemy dalej. Wchodzimy już na samą górę. Prezentuje się szczyt wieży. Pokażę wam widoki dookoła teraz. Widoki super. Na pewno warto odwiedzić te ruiny. Tutaj z wieży panorama dookoła idealna. I zaraz schodzimy na dół.
Okej, schodzimy na dół. Pogoda nam dzisiaj dopisała około 21 stopni. W ruinach troszeczkę chłodniej. Na wieży przyjemny wiaterek. Nie polecam szpilek, butów. Jak widzicie, nie byłoby zbyt wygodnie. Sportowe buty są idealnym rozwiązaniem, moim zdaniem, do odwiedzenia tego miejsca. Idziemy dalej. Zdamy na górę. Dobra, schodzimy. Tu trzeba uważać, bo trochę ślisko. Okej. I schodzimy z powrotem tą drewnianą konstrukcją. Jeszcze ostatni. Widok z góry. I zaraz będziemy szli na dalszą część ruin. A teraz schodzimy. Ciekawe miejsce. I dalej idziemy w tym kierunku. Tędy możemy wyjść z ruin zamku i wrócić na parking. Ale my zaraz tutaj wrócimy z powrotem. Przejdziemy na drugi dziedziniec. Tutaj jeszcze jest tablica informacyjna. I tędy można zejść w dół. Ale my wracamy jeszcze. I wyjdziemy wejściem do zamku. Przejdziemy dalej na drugi dziedziniec. Czyli idziemy z powrotem do miejsca, gdzie wchodziliśmy do zamku. Schodzimy po schodkach. I idziemy dalej w lewo po schodach do góry. Ok, tu schodzimy do miejsca, gdzie byliśmy na początku. I idziemy dalej do góry. Idziemy do wejścia. Wchodzimy. No i tu znowu mamy schodeczki.
tu wejdziemy sobie po schodeczkach drewnianych do góry. Idziemy do góry. Tam jest wieża, na której byliśmy. Okej. Tutaj z tych murów nic nie widać, zarośnięte drzewami. Ale można zrobić bardzo fajne zdjęcia, zobaczyć konstrukcję. Idziemy dalej. I tu już jest końcówka. Tędy wchodziliśmy. Z każdej strony widać wieżę. Bardzo ciekawe miejsce, na pewno warto odwiedzić. Ruiny zamku. Schodzimy z konstrukcji. Wszystko już jest zobaczone. Ok, pozwiedzaliśmy zamek Pilcza. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zapraszam Was do odwiedzenia tego miejsca. Jest naprawdę przyjemnie. Trochę zbrojownia na początku mnie rozczarowała, ale reszta bardzo przyjemna. I wracamy na parking. Oczywiście można jeszcze udać się na spacer dookoła zamku. Ale my dzisiaj już tego nie mamy w planach. Więc tak jak widzieliście, tutaj jest wejście pierwsze. A tu kawałek dalej, wejście drugie. Odwiedziliśmy wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. I do zobaczenia w kolejnym filmie z kolejnego ciekawego miejsca. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Czekam na Wasze komentarze. Mam nadzieję, że tutaj byliście albo będziecie. Cześć.